No cześć, witajcie. W tym filmiku pokażę Wam pewien błąd, jeżeli chodzi o obróbkę okien, drzwi balkonowych i ewentualnie jak z tego wybrnąć w razie czego. Otóż tak, po zamontowaniu tych drzwi i innych okien oczywiście wszystko zostało zaplanowane i co, w niedługim czasie powinno być to wszystko oczywiście zakryte izolacją termiczną, na przykład stropianem, tak? Wtedy wszystko ładnie by to zaszło i to wszystko byłoby zakryte. Niestety nie stało się tak i w takim stanie jest to od wielu lat, no co oczywiście jest pewnym błędem, zaniedbaniem, dlatego że piana, jak wiemy, ma bardzo dobre właściwości, ale niestety ma jedną słabość, otóż promienie słoneczne. Tak, nie jest odporna na słońce i zobaczcie, co się dzieje z taką pianą. Jest po prostu wypalona, widzicie? Zobaczcie, tutaj miejscami nie ma już połowy, a w przypadku nawet innych okien, nawet głębiej tej piany po prostu już nie ma. Po prostu jest wypalona i ona sobie po prostu warstwa po warstwie odpada. I co teraz się dzieje? Największy problem w tym momencie jest nie tyle może wizualny, co chodzi tutaj bardziej o straty cieplne, na przykład zimą, przy dużych mrozach. Oczywiście tutaj się robią już mostki termiczne, tak? W środku też palety po prostu zaczynają już przemarzać. Może powstać nawet grzyb w środku, jakiś kropidłak czarny. Mogą dziać się po prostu różne już dziwne rzeczy, bo oczywiście, jeżeli ta piana już jest tak w kiepskim stanie, no to już nie ma co izolować za bardzo. Po wstawieniu tych drzwi i okien był plan, że w niedługim czasie miało być to oczywiście zakryte wszystko izolacją. Niestety tak się nie stało i w takim stanie jest to od wielu lat. W tej chwili nadal nie ma tej izolacji, ale trzeba jakoś troszeczkę uratować sytuację. Te piany wyniszczyło słońce, a po drugie też ptaki wydziobują. Nieraz widziałem, jak ptaszek sobie wydziobywał tę pianę, raz po raz zaglądając przez okno i miał taką minę, jakby chciał powiedzieć: będę sobie dziobał i co mi zrobić. Dobra, moja cierpliwość się skończyła, ok. I teraz tak, jak z tego wybrnąć? Po pierwsze, trzeba wydrapać, może być to szczotka druciana, wąska, jakiś drapak, czy nawet jakiś śrubokręt płaski, cokolwiek. Wydrapać to do tej właściwej pianki. Widzicie, w środku jest ta pianka, jeszcze jest ok. Tylko ta z wierzchu jest wypalona. Trzeba to zerwać. Zerwać wszystko do tej dobrej pianki, która ma jeszcze te swoje właściwości. Widzicie? Ona jest jeszcze ok. Trzeba to wszystko wyrywać. Następnie oczyścić. Spryskać jeszcze raz wszystko wodą. Jeszcze raz to wszystko zapianować, aż wyjdzie piana. I teraz tak, tu widzicie, to jest stary dom i grubości tych murów, tynku często się po prostu zmienia nawet na jednej ścianie. Oczywiście drzwi, okna wstawia się mniej więcej, żeby było równolegle do środka, tak? Bo jest problem później z wstawieniem parapetów i tak dalej. Mniejszą uwagę się przykłada do zewnątrz, no już po prostu gdzieś trzeba z tym uciec. Więc tutaj też oczywiście nie będzie idealnie, tak? Bo tu widzicie, mamy po skosie, tutaj bardziej prosto, ale to nic. Później przy zakładaniu izolacji, styropianu, ocieplenia, to wszystko się fajnie wyrówna. Ale tymczasem trzeba zakryć po prostu całą pianę, tak żeby ona nie miała kontaktu ze słońcem. I teraz tak, pianujemy wszystko od nowa, aż piana ładnie nam wyjdzie. Za chwilę Wam to pokażę, jak to wygląda już na innym oknie. Obcinamy później nożykiem sobie, jeszcze wcześniej wróć. Oklejamy taśmą. Ja tutaj akurat chcę tak zostawić centymetr może. Tak, centymetr zostawić przynajmniej, żeby później po obcięciu piany tutaj, tak po skosie, tak jak to do równego, do muru, wszystko później zaciągnąć klejem, może być nawet do ociepleń, do płytek, taki, żeby był po prostu odporny, żeby był mrozodporny na zewnątrz. Oczywiście tutaj chcę, żeby ten klej zaszedł jeszcze na ościeżnicę, tak, tam centymetr przykładowo. Później jak przyjdzie styropian, oczywiście to też zajdzie sobie na ościeżnicę i to wszystko ładnie zakryje. Ale dopóki nie będzie tego ocieplenia, to trzeba coś z tym zrobić. Zobaczcie, jakie są bokowo są dziury. A na innych oknach jest jeszcze gorzej. Ok, pójdziemy teraz na dół. Pokażę Wam już, jak to wygląda w trakcie. A tutaj zobaczcie, właśnie jest po pianowaniu. Zobaczcie, widzicie? Od nowa wszystko jest zapianowane. Piana ładnie sobie wyszła. To wszystko, widzicie, będzie odcięte.
Tam to już widzicie, też są zakamienione. Szczotkę potrzebujesz? Teraz pokażę wam, jak się jest następny etap. No dobra, jak potrzebujesz, no to i ten. Zobaczcie, tu już jest kolejny etap, zobaczcie. Piana jest odcięta tak, żeby nie wystawała poza mur i okno. Kolejny etap to będzie zaciągnięcie tego wszystkiego klejem. I tak więc widzicie, no niektórych rzeczy nie opłaca się naprawdę odkładać. Niestety to się mści. To co tutaj tak będę stało? Pójdę już sobie, bo jak widzicie, jest trochę tych okien, kuźwa. I trzeba to zrobić. No tak to wygląda po zabezpieczeniu już piany klejem do ocieplenia. Teraz piana już jest zabezpieczona i może czekać do kolejnego etapu, czyli ocieplenia styropianem. Wizualnie może nie wygląda to najlepiej, bo jak widzimy, o ściany mają po prostu różną grubość tynku, ale w tej chwili to nie ma znaczenia, ponieważ jak przyjdzie styropian, to to wszystko ładnie wyrówna, przykryje, ale jest zabezpieczona. To było najważniejsze. Ok, jaki wniosek z tego filmiku? Otóż pewnych prac po prostu się nie opłaca odkładać, bo i tak trzeba je zrobić, a w tym przypadku trzeba było jeszcze raz wszystko opianować. Ok, to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.